sobotę Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z GKS-em Katowice. Mecz będzie otwarciem nowo wybudowanego stadionu piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu Zagłębiowskiego Parku Sportowego ArcelorMittal Park. Będziemy czekać na opinię wszystkich, którzy będą z tego obiektu korzystać, bo zapewne jeszcze wiele rzeczy, tak jak to jest w nowym mieszkaniu, będzie w trakcie korzystania się zmieniało, będzie się ulepszało i będzie piękniało z każdą chwilą, także zapraszamy. Wszystkie osoby, które kupią bilet na mecz, będą mogły skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej, aby dostać się na teren ArcelorMittal Park. Zarząd Parku Sportowego stara się też o to, aby obiekt w Sosnowcu stał się stadionem narodowym reprezentacji kobiet. Mieliśmy taki pomysł, natomiast jest to pomysł mocno odważny i musimy też wiedzieć o tym i liczyć się z naszymi innymi partnerami z innych miast, że to, co my chcemy, to jedno, a to, co PZPN może, to drugie. Natomiast na pewno chcemy tutaj gościć reprezentację Polski kobiet w szerszym wymiarze, jak również zaoferować je jako obiekty treningowe. W najbliższy czwartek odbędzie się też otwarcie hali Sosnowiec, gdzie reprezentacja Polski w koszykówce rozegra mecz eliminacyjny do Eurobasket 2025 z Austrią. Świetny obiekt, wiem, że pierwszy raz gości taką kadrę. Mamy pewne rzeczy, które się natychmiast załatwiają. Jesteśmy bardzo zadowoleni z gościnności w Sosnowcu. Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku i prace wykończeniowe wciąż trwają. Koszt budowy to ponad 200 milionów złotych.